Yo siemanko, witam was bardzo serdecznie, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie najnowsze postacie z baku, spidzowie znalazły mega mocne postacie, więc musicie to dzisiaj zobaczyć, ale my dzisiaj sprawdzimy co jest w tej skrzyneczce i od razu sobie to weźmiemy. Okej, okay. nedrytowe rzeczy oczywiście, więc będziemy mogli się bronić przed tymi postaciami, więc dajcie znać oczywiście, um, która postać wam się najbardziej spodoba i oczywiście czy... Kiedykolwiek widzieliście pakrumsy? Dobra, ja od razu zjem złote jabłuszko, bo może być naprawdę ciekawie. Więc, wy, widzowie, zostawiacie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A my lecimy, bo jest tutaj pierwsza skrzyneczka. Dobra, myślę, że będzie mega Giant Spider. Dobra, nie wiem, kim jest Gigant Spider, ale oczywiście za chwileczkę się yy, przekonamy. Ale, wy musicie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale. I uwaga, odpalamy. Cyk! Wow! Gigantyczny pająk. Patrzcie, czy on idzie za mną? Chyba idzie. Dobra, ale on wygląda groźnie, dobra. Czy. O, jeszcze bije mocno, dobra. Spróbujemy go pokonać. Ty, jaką on ma maskę? Fajnie wygląda. Powiem szczerze, że jest fajnie zrobiony. Nie kojarzę tego mobka, ale wygląda całkiem fajnie. Dobra, zawalczmy z pięcioma. Zobaczymy, czy damy radę. Czy damy radę nim Dobra, i czy one mnie rozwalą w ogóle? Dobra, macie wy, wajcie pająki. Dobra, i one są mocne, mocne, mocne. Powiem szczerze, że całkiem mocne. Nie spodziewał. Ty biją między sobą się? Nie, dobra, jednak za mną lecą. Dobra, jeden pokonany, dlatego złote jabłuszko sobie zjem. O nie, 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 nie chcę tam wpaść. Dobra, złote jabłuszko zjedzone. Okej, okay, dobra, ten też pokonany, git. Dobra, cyk, 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 cyk. cyk. Cyk, 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 okej okay. Wszystkie zostały pokonane Najsik, nice, całkiem fajnie Dobra, możemy teraz Sprawdzić kolejne, bo Chcę dowiedzieć się, jakie tu jeszcze Postacie z Bakrums mogą być Dobra, ja tutaj będę sobie szukał skrzyneczek e, Czy gdzieś one tutaj mogą być Dobra, o Jest tutaj, patrzcie na to, jest skrzyneczka Mumi? mumi? Czy to jest mumia, czy mami? Dobra, mumia, chyba lodowa jakaś Wow, ty idzie jakby po lodzie. Oa! Mam nadzieję, że mi nie zamrozi. Dobra? Mumia. <gry> Ej, wygląda całkiem fajnie. Patrzcie, jaką ma tutaj taką twarz, maskę też taką dziwaczną. Dobra, ale nie jest zbyt twardy. Tym, może ja mam po prostu za mocny miecz. Słuchajcie, może ja powiem, patykiem z nimi walczyć. Na czterech. O ciebie, patykiem. Spróbujemy pokonać patykiem? Spróbujemy. Nie, to będzie za długo. Eee, dlatego złote jabłuszko szybko, żeby one oczywiście mieć więcej HP z nimi. Okej, okay, dobra, będziemy ich pokonywać. Zobaczymy, czy czterech pokonamy. Dobra, te postacie z pakrums nie są jakoś dziwacznie ciężkie. Bardzo powolne. I Jak na razie, zobaczymy całą resztę, o ty oś, dobra dobra, nie, to nie było aż takie ciężkie, udało się, więc gites, dobra, to ta skrzynka czy to jest ta po, z postaciami już sprawdzona, cała hmm, Uu, patrzcie tam jest, w piladżerzy są mają wioskę, dobra, szukamy dalej skrzynek, słuchajcie, gdzie jest jeszcze o, jest skrzyneczka, dobra, a tym razem ujrzymy e, baluner baluner, ok. Okej, okay. to jakiś klaun z balonem Dobra Złoty jeszcze na to wychodzi Ej, dawajcie mu przerwiemy tego balona, ciekawe czy poleci A masz, dobra, a masz. Ej, dobra, on jakiś super ataków nie ma zbytnio Po prostu idzie, macha ręką i koniec Dobra, nie był ciężki Ej, dobra, to ja lecę z nimi z czterema Zobaczymy czy czterech mnie pokonają Dobra, raz, dwa, trzy, cztery Dobra, a ja teraz spróbuję się z wami zmierzyć Dobra a masz, a, masz, a masz. proszę bardzo. Ej, te balonery nie są jakieś zbytnio mocne. Dobra, pokonamy was, pokonamy was. Cyk, cyk. I pyk, i pyk, i pyk. Skryta, patrzcie, z krytyk, krytycznymi uderzeniami będę walczył. Cyk, dobra, czyli takie. Oj! To one nie mają szans. ty, no. Tomasz, tomasz. Dobra, one są bez szans, zobaczcie na to, dobra, kolejna postać, yy, musimy sprawdzić gdzie jest kolejna skrzynka, ej, nie widzę skrzyneczki, czy już to jest koniec? Nie, tutaj widzę skrzyneczkę, więc od razu po nią pójdziemy sobie, yy, a wy widzowie możecie zostawić łapę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film, a my sprawdzamy kolejne postacie, Smiler, ok. Czyli to jest postać chyba najbardziej rozpoznawalna, tak mi się wydaje. Dlatego sprawdzimy. Od razu uwaga, 3,21 1, cyk. Jest Smiler. O, o, dobra. Ej, on kroczy za mną, idzie cały czas. O jocie, jak on wygląda? Fajny. Ej, on fajnie jest zrobiony. On to jest jakiś takich nitek. Dziwaczne, ale spoko. Ej, też nie był zbyt mocny. Ej, to ja z nimi mam szansę w ogóle, patrzcie, jak czterech postawimy I też oczywiście musimy pokonać ich w czwórkę. O nie są zbyt mocne, nie mają zbyt dużo HP, więc chyba całkiem git z nimi jest. Dobra, pokonam was, pokonam o, Cyk, cyk cyk, 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 cyk. Patrzcie, padają jak muchy, smajlerzy. O nie! O, o ja mam trzy i pół serduszka, więc bardzo mało. To chyba wychodzi 7 HP O nie, o nie, o ten ostatni żeby mnie tylko nie pokonał O nie, 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 dobra zjem złote jabłuszko tak na wszelki wypadek On idzie, bardzo powoli, ale idzie Dobra, cyk, 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 cyk Jest pokonany Pięknie, ładnie Dobra, jak widzicie, naprawdę spoko. Ej, ja bym chciał w ogóle, czy osadnicy będą z nimi walczyć, czy uciekać. Sprawdzimy to, ale to jeszcze nie koniec postaci, więc oglądajcie do samego końca. Ja sobie je tutaj odłożę, żeby oczywiście było wiadomo. Okej, okay, to sobie zrobimy tak, to tak, tak. I uwaga! I jest kolejna. Y hound. Nie wiem kim jest hound, ale to się dowiemy. Dobra, cyk i pyk, hound. U! -u. Ej, on wygląda też mocno. Ty, mam nadzieję, że ten już nie jest jakiś prosem mega. Ty ją wygląda jak jakiś ufo Alien, Obcy. Dobra, pokonam go, pokonam go, pokonam cię, pokonam cię. Ty, Hound. Nie, one nie są zbytnio mocne. No, zobaczcie, no. Ej, nie są zbyt mocne, ale wygląda bardzo dobrze. Słuchajcie, ja bym więcej HP im dał, tak mi się wydaje, ogólnie tym postaciom. No, ale nie. Dobra, pokonany. Słuchajcie, dlatego ja. E, idę do tamtej wioski, do pillagerów i sprawdzimy, czy pillagerzy będą atakować właśnie, czy ci, te postacie będą tych pillagerów atakować. Dlatego sobie biorę, słuchajcie, game mode creative i podlecimy sobie kawałeczek i zobaczymy, co się stanie. Ty, w ogóle ta wioska, ten, ten, bastion pillagerów, ten, ten, ten mostek, tutaj, o, czyli ta, w, w, wieżyczka, jest bardzo, bardzo w dziwnym położeniu. Dobra, uwaga, odpalamy, zobaczymy czy one będą w ogóle kogolwiek atakowały Dobra, ej, nie? Macie wy tutaj. Okej, okay. Pillager jeden, tu kolejny pająka macie, o pająka. Zobaczymy, czy one na pająka będą reagować. Na tego? Na tego? Nie! Serio? Ej, ja myślałem, że tu będzie potężna walka. Ej, to się przeliczyłem, ale słuchajcie, jeszcze sprawdźmy osadnika. Um. Osadnik, dobra, osadnik oczywiście tutaj. I uwaga, uwaga, zobaczmy, czy w ogóle wszystkie postacie maj, będą między sobą, które walczyły. O, to jest bardzo ważne. Dobra, gigant spider, ok, i smiler, ok. I jak widzicie, żadne nie walczą między sobą, a osadnika, o nie! Osadnika to wszystkie lecą, patrzcie. Uuu, dobra. Ej, zobaczymy, czy osadnicy będą w stanie z nimi zawalczyć. Ale jeszcze zrobimy iron golema, słuchajcie, e, Summon Minecraft e, iron golem. Iron golem, okej, okay, dobra, iron golem. Uuu, leci, patrzcie na to, dobra, postawmy ich więcej. Cyk, e, i cyk, i cyk, i cyk, dobra. Iron Golemy, zobaczcie, nie mają szans zbytnio z nimi. Ale słuchajcie, po jedynkę zobaczymy, czy na przykład z takim Smilerem, o, tutaj, postawimy Iron Golema i zobaczymy kto wygra. U, patrzcie, dobra. Iron Golem widzy, widzicie? To u dostaje dużo obrażeń, ale u, nie, a drugi Iron Golem, zobaczymy czy dwa dadzą radę. Okej, okay. rozwala, rozwala. Jest, czyli dwóch Iron Golemów. Kontra jakiś mobek z backrooms. Dobra, czyli chyba git, Dobra, to postawmy tutaj tego Iron Golem i Iron Golem. Zobaczymy. Ej, dobra, postawmy jeszcze tego. Zobaczymy, które wygrają. Jestem bardzo ciekaw. Ty, Iron Golemy rozwalają, patrzcie. O oh ja, yeah, dobra. Ej, one były mocne. najsik. Nice. Widzowie, jak widzicie, naprawdę, naprawdę tutaj villagerzy nie mieli szans, ale już Iron Golemy jako taką mają. Więc widzowie, jeśli film wam się spodoba, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, tak, żeby nie uminął was żaden, żaden film. Dajcie znać, czy kiedykolwiek widzieliście postacie z Backrooms. Ehm... I mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i dajcie znać, jakie jeszcze byście chcieli po zobaczyć w Minecraftie. Trzymajcie się, to by było na tyle do zobaczenia niech Eldorado będzie z wami. Pa pa.